Jak w pierwszej minuty w nowym klubie, przed pierwszym treningiem? No w porządku, szedłem, chłopacy przywitali mnie miło. No wiadomo, no przywitałem się, trzeba będzie się lepiej zapoznać, ale to myślę, że na dniach. Sporo zawodników na pierwszym treningu, czeka Cię spora rywalizacja o miejsce w składzie. No rywalizacja, tak jak w każdym zespole, jest rywalizacja, no trzeba będzie się pokazać, ciężko pracować, żeby sobie ten skład wywalczyć, nie będzie łatwo. Zdążyłeś zobaczyć Szczecina troszeczkę więcej? Na razie nie. Przyjechałem dzisiaj rano, także myślę, że później będzie na to czas, teraz czas na pracę. Rozmawiałeś już z trenerem Cesalem dzisiaj? Tylko się przywitałem, jakoś tak nie miałem okazji, żeby porozmawiać na dłużej. Jak nastroje przed pierwszym treningiem w okresie przygotowawczym? No, na pewno mieliśmy długą przerwę, bo praktycznie troszkę więcej niż miesiąc. Każdy się już pali do treningu. Wiadomo, że ten but piłki jest i zaczynam ciężką pracę przed rundą rewanżową. Aura liderowi sprzyja. W Szczecinie pogoda wymarzona do treningów. No tak, zima. W tym roku można powiedzieć, że nas rozpieszcza. Co tylko się cieszyć, bo wiadomo, jak są ciężkie warunki, to nie nieraz na tym treningu ciężko się trenuje, a tak to nie pozostaje tylko nic innego, jak dobrze wejść w trening i robić swoje. Do klubu przyszło sporo zawodników na Twoją pozycję. Czeka Cię spora rywalizacja miejsca w składzie? Wydaje mi się, że nie tylko mnie. Wszystkich czeka spora rywalizacja, ale to tylko z korzyścią dla drużyny, bo jeżeli jest rywalizacja, to każdy się rozwija indywidualnie i to przynosi efekt dla drużyny. Dlatego myślę, że akurat te transfery, które klub dokonał, to mogę określić jako dobre. A jak będzie, kto będzie grał, to zobaczymy. Wchodzi do krążenia w przód, drugim bokiem w krzyżnie, krążenia w tył, zmieniamy nasze ćwiczenie, proszę jedziemy. Czujecie presję przed rundą? Historyczna runda Was czeka, albo historyczny awans, albo spore rozczarowanie. Czy presję? Nie, presję nie. Wiemy, o co gramy, ale wiadomo, że ta druga runda zawsze jest bardziej ciężka i na pewno teraz też tak będzie, no ale jesteśmy, wydaje mi się, że taką drużyną w tej lidze, gdzie na pewno ten awans jest oczekiwany i my się postaramy sprostać temu wyzwaniu i awansować, bo wiadomo, że Pogoń powinna grać w Ekstraklasie, a nie pierwszej lidze. Machy na boki, odstawmy ja przed pierwszym treningiem w szatni. No myślę, że wszyscy się stęsknili już i chętnie wrócili do zajęć, bo tej przerwy było sporo i myślę, że wszyscy są, jak widać, zdrowi, wypoczęci, jesteśmy w komplecie, czekamy tylko na Adriana Budkę, który ma jutro dojechać, dzisiaj rozlicza się z byłym klubem. My jesteśmy optymistycznie nastawieni i wiemy, że czeka nas ciężka praca, praktycznie 8 tygodni pracy i zaczynamy ligę meczem z Piastem Gliwice. Hop. Zmiany tylko w składzie, ale także w sztabie szkoleniowym. Skąd pomysł na nową osobę? No jest dwie nowe osoby. Jest Darek Dalkę, który jest fizjoterapeutą. I z Darkiem rozmawialiśmy już jesienią. Udało mu się swoje obowiązki zawodowe poukładać. Jest Sergiusz Wiechowski. Pomysł jest taki, że to jest i były zawodnik, i zawodnik, który był w wielu szatniach w Ekstraklasie i przede wszystkim znamy warsztat szkoleniowy, bo pracowaliśmy razem w jednych z klubów, więc na pewno między nami komunikacja i to, co chcemy zawodnikom przekazać, jest na dobrym poziomie. Trzech pomocników nowych, inne pozycje także Pana interesują wzmocnienia? No tak, cały czas szukamy takich zawodników, którzy będą wzmocnieniem pierwszej jedenastki. Mamy naprawdę liczną kadrę. Mamy dobry zespół i bardzo ciężko jest kogoś tutaj z przypadku do tego zespołu wkomponować. Na pewno szukamy środkowego obrońcy, ale szukamy takiego, który byłby realnym wzmocnieniem pierwszej jedenastki. I też rozglądamy się za napastnikiem, ale to jest niepowiedziane, że
że taką osobę znajdziemy. No, szukamy rzeczywistych wzmocnień. Hej, hej, hej! Wyjaśnia! Wyjaśnia! Wyjaśnia!